Artysto, kilka słów na temat swoich inspiracji malarstwa. Ja chciałbym wszystkim podziękować. Przede wszystkim bardzo dziękuję, że przyszliście i bardzo miło was wszystkich widzieć. No i zacznę po kolei, może powiem tak, że namalować to jedno, a jakby pokazać tę wystawę, co mam zorganizować, to też dużo roboty. Tak? I chciałbym właśnie po kolei tym wszystkim podziękować osobom. Pani dyrektor z Rosyjnej Galerii, pani Pauliny Czar za wspaniałą współpracę i pomoc przy wystawie, kuratorce właśnie Pauliny Czar. Chciałbym także podziękować ambasadzie Azerbejdżanu, Hasan Hasanowi, za pomoc przy katalogu i za współpracę. Również jest tutaj jeszcze kilku sponsorów, które pomogli nam zorganizować katalog. Jest Erik Pastwa, firma designerska dla telefonów komórkowych. Chciałbym osobiście podziękować i wsparł nas z katalogiem i dzięki temu macie to w ręku. Także chciałem podziękować właśnie Malwinie Domagalo. Ona napisała przepiękny tekst, który możecie przeczytać właśnie w katalogu. Marcie za projektowanie katalogu tak samo, moja żona. Też bardzo dziękuję. No i wszystkim, kto pomagał przy tym. Więc jeżeli komuś tam o kimś zapomniałem, to proszę wybaczyć, to chyba jest tylko zmęczenie może raczej. Więc nie będę tak dużo czasu wam zajmował i zapraszam wszystkich na wystawę. Wystawa nazywa się Biały Szum. Inspiruje się właśnie muzyką i szumami, efektami. A więcej powiem o tym wszystkim Marwina Domagalo. Zapraszam. Twórczość Hamida i Madulieva wyraża głęboką fascynację, kontemplację światem przyrody, w obrębie którego artysta dostrzega nieustanne zmiany. Te fenomeny wywołane siłą żywiołów, grą świateł i barw, nieprzewidywalne, nietrwałe, jak zjawiska atmosferyczne, opady deszczu, błyskawice śniegu, artysta transponuje na powierzchnię płótna i ten proces przekładania stanowi proces malowania i transpozycję tych zmian w przyrodzie na wielkopowierzchniowych, na wielkoformatowych płótnach. Najpierw jest kolor. Są czerwienie, fiolety, błękity, a następnie, tak jak zjawiska atmosferyczne, kiedy zamieć śnieżna uniemożliwia widoczność, pojawiają się gęste, intensywne opady, tak artysta zmienia strukturę tkanki malarskiej, ulega modyfikacji, eksperymentuje formalnie, rozmywa, rozciera, stosuje mocne uderzenia pędzla, kładzie drobne, nieregularne plamy barwne i tak w efekcie powstają synteza plastycznej formy utrzymana w szarościach bieli i czerni. Niekiedy kolor dominanta przełamuje te szarości. I z tych... I kolejny obszar twórczości to muzyka, która istnieje również w tych zjawiskach. Są zintegrowane z dźwiękami i odgłosami. I z tych eksperymentów muzyki dźwiękiem, Hamid zainteresował się zjawiskiem białego szumu, rodzaju szumu, który przełamuje, który maskuje wszelkie inne dźwięki. I tak powstały abstrakcyjne kompozycje malarskie, wyciszone, piękne płótna, które integrują w swoim założeniu dźwięk i obraz. Tak powstały w twórczości, w malarstwie Hamida i Badulieva Biały Szum.